tu leży zawsze świeży. Można się przewrócić na widok grobu znanego Polaka. Dbanie o groby zmarłych to już wielowiekowa tradycja w Polsce. Ludzie udają się na cmentarze, zwłaszcza kiedy nadchodzi okres poprzedzający uroczystości Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Przygnębiający widok stanowią zaniedbane nagrobki, bo świadczą o tym, że pamięć o tych, którzy odeszli, już przeminęła. Z drugiej strony można też zauważyć, że wciąż wyraża się szacunek dla zasłużonych artystów. Na ich grobach płonie wiele zniczy. Tak wyglądają groby gwiazd. Już za kilka dni na cmentarzach pojawią się tłumy osób. Wielu Polaków już zdążyło uporządkować i zadbać o groby najbliższych. Dla niektórych ludzi była to również okazja, aby odwiedzić miejsca wiecznego spoczynku osób, które pozostawiły po sobie wyjątkowy dorobek. Do ich grona należą artyści, pisarze, działacze społeczni, znani sportowcy czy politycy. Wierni fani odwiedzają groby cenionych postaci nie tylko w okresie listopadowych uroczystości. Ważnymi datami są również rocznice śmierci. W tym czasie zwykle nagrobki toną w kwiatach, można na nich odnaleźć również inne wyrazy uznania i pamięci. Tych artystów pochowano na Powązkach. Cmentarz na warszawskich Powązkach to miejsce wyjątkowe. Znajduje się w dzielnicy Wola i zajmuje powierzchnię liczącą aż 43 hektary. Nekropolia przetrwała mimo różnych nieszczęść i ma już ponad 200-letnią historię. Najtrudniejszym okresem dla cmentarza była II wojna światowa, podczas której znaczna część nagrobków uległa zniszczeniu. Dzisiaj ten cmentarz jest zabytkiem i niezwykłą pamiątką dawnych dziejów. Turyści odwiedzają go chętnie w trakcie całego roku i szukają grobów znanych postaci. Na Powązkach pochowani są m.in. Władysław Reymont, Jan Parandowski, Leopold Staw, Czesław Niemen czy Jan Kiepura. Najstarsze nagrobki, które udało się zachować do tej pory w dobrym stanie, są dowodem niezwykłego kunsztu rzemieślników i rzeźbiarzy. Jednak wygląd niektórych grobów jest dość zaskakujący. Zadziwiający wygląd grobu polskiego artysty. Na warszawskich wojskowych Powązkach został pochowany jeden z najwybitniejszych polskich twórców sztuk wizualnych, Waldemar Świeży. Artysta był jednym z współtwórców Polskiej Szkoły Plakatu. Do dorobku grafika należy ponad 1500 plakatów, a także liczne znaczki pocztowe, ilustracje do książek oraz okładki płyt i czasopism. Artystę doceniono również za granicą. Prace Świeżego umieszczono w Museum of Modern Art, MoMA, w Nowym Jorku, znajdują się też w Amsterdamie, Berlinie, Petersburgu czy Londynie. Artysta zmarł w 2013 roku w Warszawie i został pochowany na drugiej powązkowskiej nekropolii. A dokładniej, jego grób znajduje się w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Jednak, aby go zauważyć, trzeba być bardzo uważnym, ponieważ płyta jest położona dość nisko. Na uwagę zasługuje też czerwony kwadrat i umieszczony pod nim napis. Jeśli ktoś nie wie, kim był pochowany tam człowiek, może się trochę zdziwić. Tu leży zawsze świeży, można odczytać na nagrobku.